jeżeli myślenie nie te konstruktywne, tylko to zamartwianie się dotyczy przeszłości i przyszłości, to tak naprawdę tu i teraz nie ma co do roboty. Dzisiaj chciałabym się zająć tematem myślenia, ale nie myślenia konstruktywnego, gdzie na przykład myślimy o rozwiązaniu pewnych zagadek lub pewnych problemów, gdzie rozwiązanie jest możliwe, tylko o tak zwanym zamartwianiu się, czyli tworzenia pewnych scenariuszy, pewnych wizji, które tak naprawdę bardzo są w naszym życiu dotkliwe i tak naprawdę powodują ból. Myślenie nasze bierze się z braku, czyli z czegoś, co postrzegamy dzisiaj jako brak. Może nam na przykład brakować dzisiaj, bynajmniej tak postrzegamy, że na przykład brakuje nam zdrowia, miłości, spokoju, opieki, pieniędzy, satysfakcji, celu nam brakuje. Dlatego sięgamy do myślenia. Zaczynają uruchamiać myślenie, no i zaczynają tworzone być scenariusze, jak wiemy. Myślenie tak naprawdę zajmuje się głównie dwoma aktywnościami. Jedne to jest przyszłość, a drugie przeszłość. Przyszłość oznacza wyobrażenia sobie, czyli wiecie, tworzy się pewna spirala myślenia, co się stanie w momencie, kiedy dalej nam będzie brakować miłości, dalej nam będzie brakować spokoju, będzie nam brakować ciepła i jak będzie nasze życie wyglądać, czyli dość kiepsko. Zajmuje się również pamięcią, czyli przeszłością. Sięgając w przeszłość, sprawdzamy, że tam nie brakowało miłości i na przykład odtwarzamy swoje pierwsze miłości i okazuje się, tak, taka miłość powinna być. Teraz jej nie mam, tak to odczuwam, więc w przyszłości być może mogę mieć z tym lub innym partnerem. Jeżeli potrzebujemy opieki, to możemy sięgnąć do przeszłości, zobaczyć wzorce naszych rodziców, to co nam dawali, zobaczyć, że być może teraz w naszym związku tego nie mamy i w przyszłości chcielibyśmy mieć to, no i rozpoczyna się cała lawina rozmów, na przykład z naszym partnerem, że tego czy tego nie mamy. Często, nie mając dzisiaj jakiegoś celu lub czegoś, co nas bardzo zajmuje, tak w pozytywnym sensie pochłania, patrzymy do tyłu i stwierdzamy, dobrze, kiedyś zajmowałem się na przykład pisaniem jakiejś pracy, albo próbowałem grać na pianinie, gitara, nie wiem, w przeszłości śpiewamy, zajmujemy się różnymi rzeczami, nawet z jakichś obszarów grup alternatywnych, i stwierdzamy, no wtedy to ja miałem cel. Sprawdzamy, dobra, teraz go nie mam, więc co zrobić, żebym miał w przyszłości? Nieraz, oczywiście, niejednokrotnie wywołuje to lęk, że w przyszłości nie będziemy mieli żadnego celu, więc co z nami? Tak naprawdę jest kolejny lęk. Więc jeżeli myślenie, nie te konstruktywne, tylko to zamartwianie się dotyczy przeszłości i przyszłości, to tak naprawdę tu i teraz nie ma co do roboty. Tu i teraz możemy zajmować się tylko tematami konstruktywnymi. Wynika również to z tego, co powiedziałam, że jeżeli byśmy umieli zobaczyć, że tu i teraz, tak nie uruchamiając pamięci i nie uruchamiając wyobrażeń, które, mówię, często mają taki podkład w lęku, tak naprawdę byśmy nie mieli braku. Skupcie się czasem na tej chwili i zapytajcie się siebie, czego mi brak. I zobaczcie, przeanalizujcie, czy przypadkowo w tym momencie nie uruchamiacie pamięci, schematów, które kiedyś były dobre lub może złe, tak? I nie patrzycie w przyszłość, czyli nie macie wyobrażenia złej przyszłości. Bardzo dziękuję za wysłuchanie
i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Dziękuję.